Witam Was dzisiaj sprzed fikołkowni, a dokładnie sprzed rafy w Rydułtowach. Jest to miejsce, które warto odwiedzić z dziećmi, z rodziną, aby sobie spędzić właśnie gdzieś tam na świeżym powietrzu, wolną niedzielę czy sobotę. Za mną ją widzicie, jest to park taki rozrywki, który tutaj właśnie zapewnia wiele atrakcji dla dzieci i dla młodzieży. Kieruję się w kierunku wejścia i pokazuję Wam, jak to wygląda we wnętrzu. Jak widzicie, wejścia są trzy, nie ma żadnych bramek, więc przynajmniej teraz w okresie takim wiosenno-zimowym jest okres niepłatny, czyli spokojnie można tutaj wejść, nie opłacając żadnego podstępu. Przypuszczam, że tak jest cały czas, bo nie słyszałem, żeby tu jakieś opłaty były. Z tego co widzę, są tu organizowane jakieś właśnie festyny, imprezy. O, i godziny otwarcia rafy od kwietnia do września 9.21, od października do marca do 17.00. Niestety z pieskiem tutaj nie wejdziecie, no i jest zakaz palenia. Są tu dzieci, więc jest to w pełni zrozumiałe. No i zaraz po wejściu, jak widzicie, mamy mały plac zabaw dla dzieci. Taki pal drewniany z mostkiem, gdzie dzieci spokojnie mogą sobie tutaj właśnie pobiegać. Mostek, jak widzicie, jest ruchomy, więc przechodząc, malutkie dzieci mogą mieć mały problem z wejściem, więc fajna zabawa. No i tutaj wiadomo, jakaś tam malutka ściana wspinaczkowa dla mniejszych dzieci. Tu jest taki mostek, który na pewno fajnie będzie wyglądał, jeżeli chodzi właśnie o kwestię zrobienia jakiegoś zdjęcia. Na pewno jakieś tam zakochanym, jak ja to mówię, się to spodoba. Będą mogli sobie stanąć w środku i pod tym zrobić zdjęcie. Przypuszczam, że jeszcze jak przyjdzie okres letni, to będzie to fajnie zakwitnięte. Będą jakieś kwiaty, więc na pewno będzie wyglądać to jeszcze lepiej. Tu mamy taką ławeczkę, gdzie właśnie przy zieleni można sobie naprawdę ładne zdjęcie zrobić, jak zwrócicie uwagę. Tam w oddali, jak widać, mamy restaurację. Są tam jakieś lody, z tego co widzę, napoje, więc można coś zjeść, napić się, zjeść coś zimnego. Nie wiem, czy sobie otwarta, zaraz podejdę zobaczyć. Niestety widoczna za mną właśnie ta lodziarnia, restauracja jest nieczynna. Przypuszczam, że będzie czynna albo w godzinach późniejszych, albo w jakimś tam okresie wakacyjnym. No teraz niestety nie jestem w stanie tutaj nic kupić. Idę dalej. Tutaj mam jakiś właśnie takie, jak pamiętam za moich czasów, jeszcze na moich czasów było takie kółko na środku, które się kręciło, taka karuzela. Kolejny, jak widzicie, mostek, jak ja to mówię, dla zakochanych po raz kolejny. No i tu właśnie przy każdym wejściu takie mostki są. Też tu jest oczywiście ławeczka. No i mamy kolejny plac zabaw, troszeczkę większy już. Tu jeszcze jest parę takich zabaw dla dzieci, właśnie jakieś na sprężynach, jakiś pociąg, jak widzicie, z przyczepami, więc dzieci tutaj mogą się pobawić. I dużo większy właśnie taki już plac zabaw dla starszych dzieci, jak widać tutaj. O, właśnie w tym miejscu jest taka żyrafa. No, wygląda to ciekawie, już jest dużo większy. No tu są kolejne jakieś atrakcje, już takie nowocześniejsze, jak widzicie, huśtawki. We wnętrzu mamy pamiątkowe graffiti wszędzie zrobione. A tu w oddali, jak widzicie, jest coś dla młodzieży. Można się powspinać. Taki park linowy właśnie do spinaczki. Tutaj z tego można też zjeść na zjeżdżalnię. Fajna sprawa, w Marklowicach, właśnie w parku, gdzie też nagrywałem taki film, znajdziecie w moich właśnie materiałach. To wspinałem się, była troszeczkę większa ta wieża, ale nie były one ze sobą połączone, była tylko jedna. Wspinałem się na samą górę, więc tam z góry był fajny widok. Ona troszeczkę była trudniejsza, była dużo większa. Ale tutaj znowu dzieci mogą sobie właśnie w ten sposób przechodzić między tymi wieżami, między jedną do drugiej. Widzicie, jest taki tunel, w środku są jakieś drabinki, więc jest troszeczkę inaczej, jest do wspinania. To jest fajna właśnie tutaj sprawa, że tam tego nie było, tam trzeba było faktycznie umieć się wspinać. Tutaj mniejsze dzieci po pierwsze nie spadną na dół, nie powinny spaść na dół, bo jest taka siatka u dołu. No i tutaj widzicie, są różne takie właśnie paski do spinania, drabinki, nie drabinki, więc gdzieś tam jest taka możliwość właśnie wchodzenia. Teraz bym się przewrócił. Idę dalej, znowu dla starszych dzieci mamy, tam jest jeszcze zjeżdżalnia taka malutka. A tu dla starszych dzieci właśnie mamy jakiś taki park do, jak to mówią, street workoutu. Czyli można się gdzieś tam na drążkach powspinać, poobracać na rurze do właśnie takiej, jak mają straż pożarna, zjechać. No i tu jest też taki już troszeczkę większy, w przeciwieństwie do tego, co przed chwilą było, no taka ściana spinaczkowa. No i kolejne dwa mostki
takie tunele dla zakochanych. No ale to dodaje uroku, fajnie to wygląda i naprawdę ładnie jest to zrobione z tymi ławeczkami, super sprawa. No i tu mamy kolejny plac zabaw. I widzicie, dzieci tu za dużo nie ma. Jest ładna pogoda, mamy kwiecień. Jest 30 stopni prawie na dworze. Ale tu jest pusto, może dzieci zresztą faktycznie jest w szkole, będą, bo jest dopiero godzina 12-13. No tutaj też, jak widzicie, parę takich właśnie fajnych dla dzieci rzeczy. Tu jest taka właśnie takie kulki na drabince, troszkę utrudniające wejście. Tutaj chyba się na tym powiesić mogą. Ciężko będzie się kręcić właśnie trzymając. Tu mają deskorolkę. Ta deskorolka się rusza, tylko stoi. Chyba tylko się rusza na boki. Tu się można trzymać i właśnie na dole na takiej deskorolce się bujać prawo, lewo. Więc takie fajne, ciekawe miejsce. Tutaj mamy cały taki park do jeżdżenia na jakichś tam hulajnogach, rolkach i innych deskorolkach. Jak widzicie, jest tego dużo. Tutaj mamy jakąś rampę, czy jak to się fachowo nazywa. Ona jest dosyć wysoka, bo ma około 1,80 m. Wiadomo, że jeżeli ktoś na tym dużo jeździ, to pewnie dla niego nie jest to wysokie. Nakaz noszenia kasku. Ale dla mnie zjechać z tego na jakichś rolkach, no to już biorąc pod uwagę, że ja na rolkach czy na łyżwach, jak widzieliście na jednym z moich filmów, jak byłem w Brennej, to po tylu latach już nie pamiętam, jak się stoi. Więc moją żona było się dowiązać z ciężką traumą. Więc dla mnie to jest wysokie. Tutaj też jakieś właśnie stoliczki, gdzie na jakichś właśnie deskorolkach na tym przejeżdżają. Tu kolejna rampa. No i tutaj mamy też takie właśnie różnego rodzaju hopki. Jakieś barierki, które też właśnie często widzę w jakichś filmach amerykańskich, gdzie dzieci właśnie oblegają takie miejsca. Tu jest tor przeszkód. Nie wiem, czy to dla rowerów, czy też właśnie jakiś hulajnog. Przypuszczam, że rowerów, bo na takiej ostrej brukowej ciężko by się na hulajnogach jechało. Ale swoją drogą na rolkach też by to był fajny wyczyn. No ale popatrzcie, jaki fajny tor przeszkód. Tutaj wjeżdżamy. Musimy przeskoczyć przez taki właśnie krawężnik. Mamy troszeczkę takich wybojów. Tu trzeba przez takie kulki przejechać, przez takie wzniesienie. Jedziemy dalej tym rowerem. Musimy takim wąskim nie spaść właśnie z takiego wąskiego chodniczka. Wjeżdżamy na mostek drewniany. Przejeżdżamy po drewnianym mostku. No i dalej jedziemy. Jeszcze się obrócę. O, bo tu ten mostek fajnie wygląda. Widzicie, taki drewniany. Tu teraz mamy przeszkodę, że nie dość musimy uciąć na uwagę. Też mamy takie wyboje na tym. Kolejne dwa takie wybrzuszenia. Tam się zawracamy. Tu są takie pachołki, więc przypuszczam, że tu będzie jakiś slalom właśnie między tymi pachołkami do zrobienia. No i jedziemy z powrotem. Dalszy tor przeszkód. Znowu teraz już pod górkę. Przejechanie na równoważnie tak zwanej. Tu się musimy przebić przez piasek, co na rowerze nie jest takie oczywiste przy takim dołku. Kolejna przeszkoda, więc dla rolek, dla hulajnog to na pewno nie ma, bo byśmy przez piasek nie przejechali. No tu teraz trzeba wymanewrować między te otwory. Teraz znowu slalom naokoło. No i tu mamy znowu parę hopek i końcówka chyba najtrudniejsza. Tutaj właśnie przeskoczenie z jednego krawężnika i od razu jest zjazd. No i chyba najtrudniejsza końcówka, takie dosyć mocne wyboje. Trzeba się troszeczkę równowagi utrzymać i znowu można zawracać. Więc sam tor bardzo fajny. Najlepsze jest to, że jak ja byłem dzieckiem, to człowiek o takich miejscach marzył. A teraz one są ogólnie dostępne i tak jak mówię, ogólnie nie ma tutaj za dużo ludzi. Bo niedaleko są, prowadzę salę i ten parking wiecznie jest pusty. Więc obstawiam, że nawet w godzinach po szkole czy okresie wakacyjnym dzieci po prostu nie przychodzą, wolą komputer, wolą tableta i właśnie bawić się na tablecie, zamiast właśnie wykorzystywać takie piękne miejsca, jak są za mną, spotykać się z kolegami i się bawić, bo takie możliwości, jakie tu są za darmo, to naprawdę fajna sprawa. Stając kamerę, jeszcze Wam pokażę, jakbyście mieli kije golfowe, możliwe, że tu idzie nam wypożyczyć, bo jest tam taka budka, gdzie jakaś pani siedzi, więc może nawet mają. Jeżeli nie, no to kije golfowe i piłki na Allegro za parę złotych idzie kupić. Popatrzcie, że mamy tutaj właśnie takie pole golfowe z jakimiś tam przeszkodami. Też super sprawa, jeżeli chodzi o zabawy. Widzicie, jakieś różne tam są przeszkody. Nigdy nie grałem w golfa i muszę kiedyś właśnie przyjechać tu zobaczyć, zapytać, ale i się pobawić, bo jest to
Ciekawe, patrzcie, ten piłeczka musi takim tunelem przelecieć i w drugą stronę właśnie tutaj wyleci do tego dołku. Tu znowu musimy trafić w taką dziurę między nimi. No każdy tor ma jakąś inną przeszkodę. Tu znowu jest taki, o, jak widzicie, mostek. Dołem musi wjechać, przelecieć naokoło z tej strony, więc musicie mocno uderzyć, żeby ta piłeczka właśnie przeleciała aż tam do końca. Nie wiem, ile jest prób, czy to się można za jednym razem, czy za iloma właśnie trafić. Zasady gry tu są opisane. Ja tak jak mówię, w golfa nie grałem, mistrzem nie jestem, zasad nie znam. Wiem tylko, jak na filmach pokazują właśnie, jak w to grają. No i prosty tor bez żadnej przeszkody jest na końcu. No i tu właśnie są zasady, że gra uczestniczy od 1 do 6 graczy. Celem jest wbicie piłki do dołka za pomocą jak najmniejszej liczby uderzeń, czyli można kilka razy. Na wbicie piłki do dołka gracz ma 6 uderzeń, każde uderzenie liczy się jako jeden punkt. Jeżeli po 6 uderzeniach piłka nie trafi do dołka, gracz otrzymuje dodatkowy 7 punkt karny i przechodzi do następnego stanowiska. Przechodzi do stanowiska, przechodzimy od 1 do 8. No widzicie, czyli dostajemy, jak uderzamy, dostajemy punkty karne i mamy więcej punktów karnych, tym jest gorzej, czy przychodzą wszystkie te tory. Pod koniec sumujemy, kto ma więcej punktów karnych, a kto ma ich mniej. No i tu znowu kolejne wejście od drugiej strony. Sikułkownie tam też widzę. Nie, to jest chyba garaż, myślę, że jakieś boisko, tam jest garaż. No i tutaj mamy znowu domki, tak zwane dla zakochanych. Tu jeszcze dodatkowo są takie fajne choineczki. O, dalej, jak widać teraz, mamy właśnie ładne choinki. Tu jest kolejny plac zabaw. Zwróćcie uwagę, to w tym miejscu właśnie rzeczywiście ławeczka. O, a tu jest ten tor przeszkód, który wam pokazywałem. To tu jest właśnie schemat tego placu. Plac nawrotowy, czakry pionowy, no i to są właśnie te przeszkody ładnie pokazane właśnie, jak to powinno wyglądać. I to jest BMX, czyli na rowery BMX-a. No i tutaj mamy kolejny plac zabaw dla takich właśnie mniejszych dzieci. Jak kieruje się tam do góry, tutaj są placy zabaw. Jak widzicie dalej, jak kieruje się tu pod górkę, bo tu też coś widziałem. No i tu kolejne drążki do ćwiczeń. Młodzież może sobie trenować. Niestety, ale za dużo tej młodzieży nie ma chętnych do treningów i to jest smutne w dzisiejszych czasach, że telefon jest ważniejszy. Tu mamy tyrolkę, czyli siadamy sobie na takim, jak widzicie tutaj, no, siodełku. No i to siodełko właśnie z góry stamtąd zjeżdża właśnie na dół. Tu się na oponach to zatrzymuje. Też fajna zabawka. Kiedyś takie, tak wracając do tematu właśnie takie tyrolki, to pamiętam kiedyś za moich czasów, już to było pierwsza taka tyrolka na osiedlu właśnie w Raciborzu, na którym się wychowałem. To była taka tyrolka i żeśmy tam chodzili, już jako troszeczkę można powiedzieć starsze dzieci. No i uciecha właśnie była ogromna zjeżdżania, no ale szybko to zniszczyli i skończyło się jeżdżenie. Może jeden, dwa sezony to tam podziałało, no ale niestety potem to nie było tego przez wiele lat. Ale pamiętam, że uciecha z tego jako dziecko była niesamowita. Tutaj też, jak widzicie, teraz też zimę, fajna sprawa. Bo jest taka górka, jak widzicie, taki nasyp zrobiony. Z jednej strony jest strome, z drugiej łagodne i tam znowu jest łagodnie i stromo po bokach. Więc dzieci mogą sobie w zimę na właśnie jakichś dupolotach, na sankach właśnie tutaj zjeżdżać. No i stąd widać cały właśnie ten park Rafa, który jest. Tam przed chwilą właśnie byliśmy, jeszcze tam koło tych drzewek nie byłem. Ale tam właśnie na tym skateparku z tyłu właśnie, o, tam byłem. Tu są te te siłownie i te tory przeszkód, te pole golfowe. Tam w oddali jest jakaś, jak widzicie, scena, zaraz na nią wejdziemy. Tam jest ta restauracja. No i tędy weszliśmy tam przy tym pierwszym placu zabaw, który widzicie tutaj, to stąd zaczynaliśmy przejście. Ja schodzę na dół i kieruję się właśnie tam do tyłu, bo tam jest. Do tematu jakości nagrania, mam nadzieję, że nie widzicie źli, bo dzisiaj nie wziąłem sobie kamery ze sobą i nagrywam moim telefonem, ale mój telefon w miarę też ma tam jakość tego nagrania dobrą, więc film nie powinien być dużo gorszy jakościowo, a tym bardziej, że jest fajna pogoda, więc
gdzieś tam te rozjaśnianie obrazu i tak dalej nie powinno być złe, więc mam nadzieję, że jakoś Wam będzie odpowiadać. No ja jestem teraz właśnie z drugiej strony tego placu zabaw, który przed chwilą pokazywałem. Tutaj mamy też taką karuzelę, to jest fajne, jak się mocno skręcimy, to dosłownie wciska w te barierki. To kiedyś pamiętam, jak byłem w Niemczech, jako dziecko wyjeżdżaliśmy do Niemiec, bo rodzinę dziadków mieliśmy w Niemczech. To właśnie u nas na placu zabaw były takie stare zabawki, tam były właśnie takie sprężyny. To ja byłem jako dziecko szczęśliwy, że na takim czymś mogę się pobujać. Dzisiaj co, takie coś mijam, to zawsze siadam i jeżdżę. No dzisiaj niestety nie, ale tak to jest. O, i tu jest regulamin skateparku, też opisany fajnie, co wolno, czego nie wolno. Nie ma to zniszczone. No i zwróćcie uwagę, jak pięknie, nie jestem tym wyrodnym przyrodnikiem, ale patrzcie, jak pięknie kwitną dzisiaj kwiaty. Mamy kwiecień i te kwiaty naprawdę są tutaj tak kolorowe, że aż przykuwają oczy. O, tutaj mamy drzewka, które też w nocy są oświetlone. Widzicie, mamy tutaj właśnie jakieś takie lampki od dołu, które rozświetlają. Tu jest jakiś duży plac. Na tym dużym placu pewnie jakieś imprezy są rozgrywane, pewnie jakieś pokazy, nie pokazy właśnie tutaj są robione. No i tam z tyłu już byłem, mamy już powoli wszystko, jeżeli chodzi właśnie o przejście naokoło. Tu też jest taki, o, taka, jak to mówiłem, piramida, na której można sobie usiąść. Bok jest okrąglony, więc wygodnie się będzie siedzieć. I jak widzicie, weszło nas na samą górę. Tu jest znowu jakiś fajny krzaczek. No i tam te wszystko, co Wam przedtem pokazywałem, właśnie stąd bardzo fajnie widać. Tu jest cały ten plac zabaw, taki właśnie dla mniejszych dzieci. Z tyłu jest ta żyrafa dla starszych dzieci. No i tutaj właśnie te dospinaczki właśnie dla młodzieży. To jest fajnie. Tam jak popatrzycie, tam nie doszło, teraz tam są dzieci, więc nie będę wchodził, ale jest nawet kulki tak zwane. Czyli tam można sobie wejść, tam dzieci się bawią, więc nie będę im przeszkadzał. Można wejść sobie do kulek za darmo chyba i pobawić się właśnie w kulkach. Dzieci lubią te małpie gaje, a tutaj to mają, jak z tego co właśnie widzę, to chyba za darmo nawet. Więc super sprawa. Tu kolejny konik właśnie z takich, jakich Wam opowiadałem. A tu jeszcze z takich fajnych gadżetów to jest studnia z wodą. Ciekawe, czy działa, czy jest zakręcona teraz w okresie. No, teraz jest zakręcona. Niestety nie działa, ale pewnie w okresie letnim, wakacyjnym jest to działające i sprawne. Ja kieruję się już do wyjścia. Myślę Wam wszystko. Taki króciutki filmik. Nie wiem, krótki materiał właśnie z tego miejsca. Ale nieraz gdzieś tam ktoś mnie pyta, czy znam jakieś fajne miejsca. Dużo moich znajomych, gdzie można właśnie z rodziną w niedzielę niedaleko wyjść. Więc jeżeli jesteście z okolic gdzieś tam Przowa, Rydutów, a nawet Raciborza, to można sobie właśnie fajną wycieczkę zrobić, przyjeżdżając właśnie na tą rafę, właśnie fikołkownię, różnie to nazywają, i tutaj sobie właśnie spędzić czas. Tak jak zwrócicie uwagę, jeszcze nie pokazałem, to tu mamy taki właśnie domek, jak widzicie, drewniany, więc nawet młodzież taka starsza, która chce sobie posiedzieć i, jak ja to mówię, pograć, to może sobie właśnie tutaj przyjść, wsiąść sobie, no właśnie jakieś tam różnego rodzaju zabawy, atrakcje wymyślać, spędzać czas i fajnie bawić. Bo tak mówię, siądziecie sobie tutaj w cieniu, czy rodzice mogą siąść w cieniu. Dzieci będą tutaj właśnie po takim wielkim placu zabaw sobie zasuwać, a Wy możecie sobie tutaj siąść i odpoczywać. A tu jeszcze przy tej żyrafie, jestem troszkę bliżej, to pokażę. Tutaj jest zjeżdżalnia, tutaj żeby wejść do góry właśnie na tą drugą. Są takie stopnie zrobione. Fajnie, fajnie się to prezentuje. Tu jest znowu jakaś równoważnia z linami. No i kolejne jakieś tam przeszkody. Tu jeszcze u dołu dla mniejszych dzieci też są jakieś tam atrakcje, jak widzicie. Też jakieś przechodzenie, jakieś tory przeszkód, właśnie, że można tędy przejść. Tu jest taka drabinka, taka zaokrąglona, łapki, na które się można złapać. No i też wpadnę tam dalej, jakieś zwężenie u góry, popatrzcie, żeby to łatwo nie było przejść, więc naprawdę jako dziecko super. A tutaj można się poczuć jak strażak i zjechać właśnie z takiej wysokiej rury. No i tutaj też zjeżdżalnie i właśnie te żyrafy widać. No, super sprawa. Tutaj też, jeżeli chodzi właśnie o ten pociąg, mamy pociąg, ale w środku w pociągu jest rura i można właśnie drugą stroną takim tunelem właśnie wyjść.
Też zawsze mi się takie miejsca marzyły. No teraz mi jest aż głupio, ale jako taki dorosły też bym na takie coś wszedł. Jak jeżdżę właśnie po tych wycieczkach, to nieraz właśnie jak są jakieś takie atrakcje dla, można powiedzieć, pod starszych dzieci, to korzystam i próbuję nadrabiać swoje dzieciństwo właśnie w ten sposób, że teraz to, co kiedyś nie mogłem, to teraz jako stary chłop, stary dziad wchodzę i korzystam oczywiście na rzeczy, które mogę wejść wagowo i wzrostowo. To człowiek się właśnie z tego cieszy i korzysta ile idzie. Na dzisiaj to wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że taki krótki materiał właśnie o tej rafie, którą widzicie za mną, wam się podobał. Że takie materiały też chcecie, żebym nagrywał. Nagrywam teraz różne. Ostatnio byłem na szlakach jakichś tam górników złota, byłem w górach, na Biskupiej Kopie. Staram się wam różnego rodzaju materiały nagrywać. Dużo materiałów zobaczycie wstecz, właśnie z drogi przez całą Polskę, gdzie całą Polskę przejechałem od właśnie Raciborza tutaj do Łódź-Śląska aż po morze, odwiedzając właśnie różne jeziora, różne miejsca, różne parkingi, które są naprawdę ciekawe i fajne. W związku z czym zapraszam do oglądania tych starszych filmów, bo są naprawdę ciekawe. W tym roku też planuję przejechać pół Polski na zasadzie takiej, że dwa dni przejadę i nagram właśnie kilka ciekawych miejsc, ale takie regionalne właśnie miejsca gdzieś tutaj też są fajne, że jeżeli chcecie gdzieś z rodziną wyjść, to właśnie jak jesteście z okolic moich, to wiecie gdzie i co jest warte, bo ja też tutaj przejeżdżam często, jestem tutaj dzisiaj pierwszy raz na tej rafie i nawet nie byłem świadom, że to jakieś są właśnie pola do gry w golfa, no i że dziecko się może tak wybawić, więc mój młody na pewno się ucieszy, jak go tutaj na następny raz zabiorę. Jeżeli film wam się podobał, to oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, do oglądania kolejnych filmów, kolejnych odcinków. Kliknijcie dzwoneczek, napiszcie jakiś komentarz, bo YouTube to lubi, a przez to gdzieś tam się kanał promuje, a tylko to mnie motywuje do dalszego nagrywania. Do zobaczenia w kolejnych filmach.